Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o 7 filarach udanego związku. Większość nas żyje w małżeństwach, w jakichś innych związkach. Wszyscy chcemy, żeby te związki były udane, natomiast wbrew pozorom bardzo nieczęsto się to udaje. Dlaczego? Chciałbym tutaj Ci krótko powiedzieć, co zrobić, aby ten Twój związek, małżeństwo były udane, szczęśliwe i niosące pełnię radości. Na początku pierwszy filar, który musisz wybudować już przed początkiem tego związku małżeństwa. Chodzi o to, dlaczego się żenisz, wychodzisz za mąż, dlaczego wchodzisz w jakiś stały związek i kim jest ta osoba. Jest wiele osób, które wchodzą w małżeństwo dlatego, że wszyscy ich rówieśnicy, znajomi już są w jakichś związkach, bardziej lub mniej trwałych. Wszyscy są z kimś, a ty ciągle samotnie, jakoś nie wypada, nie uchodzi. A to wezmę kogoś, ten czy ta, w miarę się nadaje. Dobra, niech będzie. Taki związek ma pierwszy filar chwiejny, cały czas będzie się chwiał. To nie może być tak, że ten czy ta niech będzie. Inni może znowu dlatego, żeby się odczepić od tych ciągłych gadań cioci i babci. No już pora na małżeństwo, pora na związek, pora na dzieci. No dobrze, i znowu jest ten czy ta. Fajny, fajna, w sumie lubię tą osobę. A, niech będzie. Nie, to nie jest filar udanego związku. Już pierwszy filar ci się chwieje. Tak nie może być. W związek wchodzisz z osobą dlatego, że to jest ta jedna jedyna, ten jeden jedyny, że to jest osoba, z którą chcesz spędzać swoje życie, chcesz spędzać każdą minutę swojego życia z tą osobą. Wtedy dopiero ten związek, nie mówię, że będzie udany, ale ma szansę. Będzie udany, jeżeli inne filary zostaną zachowane. Także ten związek jest dla Ciebie, nie dla otoczenia i nie dlatego, żeby się od czegoś wykpić, tylko żeby coś osiągnąć, nie takie coś, szczęście. I tylko przy tym pierwszym mocnym filarze ten związek ma wielkie szanse, żeby być udanym. Już jest ten związek. O czym trzeba pamiętać, o czym ludzie często zapominają. Twój partner, partnerka, mąż, żona nie są Twoją własnością. To, że jesteście w tym związku, czy jeżeli będzie nieudany, to z czasem tkwicie w tym związku, to nie oznacza, że ta druga osoba jest Twoją własnością. Że ma zachowywać się tak, jak Ty chcesz, jak Ty powiesz, że ma wykonywać schematy, które Ty narzucasz. Ta druga osoba wtedy bardzo szybko z tego związku będzie chciała odejść. Pamiętaj też, że ta druga osoba nie jest Twoim pajacem, pajacynką. Może pamiętasz z dzieciństwa, mam nadzieję, że tak nie było w Twoim przypadku, ale często tak bywa, że rodzice mówią dziecku, a to powiedz wierszyk, a to powiedz cioci Ani, co pani Ci powiedziała na matematyce. Twój partner, partnerka, mąż, żona nie są Twoimi pajacykami. Nie są po to, żeby się nimi popisywać. Są dla Ciebie, a Ty jesteś dla nich. Trzeci filar. Bardzo ważne. Szanuj odrębność swojego partnera, partnerki. Tak, jesteście razem, macie wspólne życie, wspólne sprawy i 90% tego życia odbywa się wspólnie. Natomiast pamiętaj, że to jest też odrębna, oddzielna istota. Może mieć również swoje sprawy. To nie jest ucieczka od związku, to jest wypełnienie tego związku. Pozwól tej drugiej osobie na chwilę wytchnienia. Nie wiem, na przykład, weźmy takie banalne przykłady. Twój mąż od dziecka zbiera różne śmieszne świnki, układa je w różnych układach, czyści, pucuje, czasem nawet do nich gada. Nie wyśmiewaj tego. To jest jego odskocznia,
To jest jego świat, w którym się relaksuje i zdobywa siły, żeby jeszcze mocniej tkwić w tym związku. I pamiętaj, te świnki to nie są wasze świnki. To są jego świnki i tylko jego. Też powiedzmy, twoja żona czyta romansidła, bardzo inteligentna kobieta, a jednak zaczytuje się w jakichś głupich, beznadziejnych romansach. Też nie wyśmiewaj tego. Nie zabraniaj jej tego. Nie okazuj swojej pogardy. To jest jej świat, w którym ona się relaksuje, w którym nabiera siły, a dzięki tej sile ten związek będzie jeszcze mocniejszy i jeszcze trwalszy. Zazdrość. Zazdrość jest czymś okropnym. Mówią, że odrobina zazdrości nikomu nie zaszkodziła, że skoro zazdrości, to kocha, ale ta zazdrość przybiera czasem monstrualny kształt. Tutaj zwróć uwagę na siebie. Może jak walczyć z zazdrością partnera, partnerki, powiem innym razem. Teraz mówię o tym, jak ty masz budować filary związku. Kolejnym z tych filarów jest brak zazdrości. Nie jeden związek został zniszczony przez zazdrość, przez nadmierną podejrzliwość. To wywołuje w tobie agresję. Agresję, której twój partner, partnerka nie rozumie. To wywołuje w tobie chęć szpiegowania. Może czuć się wtedy partner, partnerka zaszczuty. Słuchaj, jeżeli będzie chciała cię zdradzić, to cię zdradzi. Jeżeli będzie chciał cię zdradzić, to cię zdradzi. I to nie musi być w takich okolicznościach, jak ty się spodziewasz. Może wyjść, wyrzucić śmieci i cię zdradzić. Opanuj tą zazdrość. Pomyśl sobie, skoro jest ze mną, skoro tworzymy coś wspólnego, wspólne życie, to muszę mieć zaufanie. Jeżeli nie mam do kogoś zaufania, to nie ma sensu bycie z nim. Okaż to zaufanie. Twoja chorobliwa zazdrość może nawet doprowadzić do tego, że twój partner, partnerka, którzy wcześniej nigdy o tym nie pomyśleli, mogą sobie pomyśleć, a może faktycznie? Lepiej tego nie prowokuj. Przez okazanie zaufania bardziej powstrzymasz przed zdradą, niż przez nadmierną podejrzliwość. Filar szósty. Filar, który jest dość ważny, zresztą jak wszystkie z nich. Nazwałem go Memento Mori. Czasem kłócicie się o głupie, drobne sprawy. Może nie są głupie, może nie są drobne, ale przecież i tak się pogodzicie. Do tego trzeba by podejść w taki sposób, przykro to mówić, ale nikt nie jest dany nam wiecznie. To może być za 60 lat, ale to może być i za 6 minut. Twój partner, partnerka kiedyś może odejść. Po prostu umrzeć. Czy gdybyś wiedział, że twoja partnerka umrze dzisiaj w nocy? Czy robiłbyś tą idiotyczną awanturę o zarysowany samochód? Czy gdybyś wiedziała, że twojego partnera jutro rano już nie będzie, czy robiłabyś awanturę o nienaprawione drzwi od szafki? Ważna jest wspólnota. Ważne jest to, co do siebie czujecie, a nie te idiotyczne, poboczne sprawy. Owszem, można o tym mówić, trzeba o tym mówić, trzeba to zaznaczać, ale nie w formie pretensji, awantury, kłótni. To się naprawdę nie opłaca. Kiedyś możesz bardzo takiej kłótni pożałować. I filar, przepraszam, tamten był piątym filarem, filar szósty, seks i pieniądze. Jeżeli chodzi o seks, pamiętaj, że to, że wchodzisz w stały związek, czy bierzesz ślub, to nie oznacza już, że ten seks, te wasze wspólne zbliżenia mają stać się rutyną, obowiązkiem. To ma być dalej i jeszcze bardziej coś fantastycznego, połączenie, moment, w którym ty oddajesz się całkowicie drugiej osobie, a jednocześnie ta druga osoba całkowicie oddaje się tobie.
To ma być fantastyczne, wzniosłe, to mają być fajerwerki, a nie zjedzenie kotleta. Nie za każdy piątek o 18:00. Nie codziennie wieczorem nawet. To ma być spontaniczne, pełne życia i radosne. Nad tym trzeba pracować. Pieniądze? Pieniądze w tym filarze połączyłem, może tak rutynowe, często seks łączy się z pieniędzmi. Wiesz co, w większości przypadków, z których się spotykam i bardzo to mnie dziwi, jest tak, że on ma swoje pieniądze, ona ma swoje pieniądze, jakoś tam coś wspólnie działają, myślą, na co wydać, kto za co płaci. Przecież to jest idiotyczne. Jesteście razem, jesteście jednością. Te pieniądze powinny być albo na wspólnym koncie, albo leżeć na kupce w ustalonej szafce czy szufladzie i każdy bierze to tyle, ile uzna za stosowne i na co uzna za stosowne. Kłótnie o pieniądze są jednym z największych niszczycieli małżeństwa. Nie pozwól na to. No i najważniejszy filar siódmy. O co tu chodzi? To jest twój związek. Ty masz wobec niego jakieś oczekiwania? Ty masz w związku z tym małżeństwem czy partnerstwem jakieś marzenia, aspiracje? I realizuj to. Nie poddawaj się schematom. To nie jest związek twojej koleżanki z pracy, to nie jest związek twojej cioci, to nie jest związek opisany w książkach, to nie jest to, co ci mówią na filmach, czy pokazują, to nawet nie jest to, co ja ci mówię. To jest twój związek, twoje małżeństwo i prowadź go tak, żeby to tobie, a jednocześnie twojemu partnerowi czy partnerce dawał szczęście. Tyle na dzisiaj. Tyle o związkach. Zapraszam cię do obejrzenia innych moich filmów. Tam nie tylko o związkach, o rozwoju, o zwykłych życiowych sprawach, o prostych przepisach. Wiele ciekawych rzeczy, które mogą cię zainteresować. Również oczywiście jak najbardziej zapraszam cię do subskrypcji kanału. Czekam na ciebie. Do zobaczenia.